Długo mnie tu nie było, podziękować wypada więc za cierpliwość, drodzy Państwo. Jak wiecie, pracuję w gospodarstwie rolnym, gdzie jestem zaopatrzeniowcem, ale są teraz żniwa, sianokosy, stąd też mam dodatkowe obowiązki i na prowadzenie kanału za dużo mi czasu nie zostaje. Między innymi w ostatnim czasie byłem w Holandii jako tłumacz dla ekipy operatorów i mechaników z naszej firmy. Kupiliśmy paszowóz, to znaczy to jest historyjka taka, że szef zobaczył w internecie duży, żółty paszowóz USA Equipment, to się nazywało, i powiedział do mnie, niech pan poszuka tego człowieka, który w ten filmik wstawił, ponieważ ja chcę taki paszowóz kupić. Zadzwoniłem do fabryki, dostałem jakiś numer telefonu, rozmówca pod tym numerem dał mi inny numer telefonu. W końcu trafiłem do pana Aleksa. Mieszka on w Redepel i ma fermę tam, fermę bydła mlecznego. I taki właśnie paszowóz sobie skonstruował na swoje potrzeby. Ma kilka patentów z tym związanych. No i po dosyć szczegółowej rozmowie dowiedziałem się, że zadzwoni do mnie ktoś, była to pani Tons, która mi przedstawiła ofertę na ten paszowóz. Po kilku zmianach ten paszowóz kupiliśmy dla naszego gospodarstwa. 2 sztuki. Stąd też to szkolenie, niezwykle ważne dla nas. Jeszcze czeka mnie przetłumaczenie instrukcji serwisowej oraz obsługi. Jak widzicie też na tym zdjęciu, na stole warsztatowym mam rozłożoną Yamachę, która ma problem, którego znaleźć nie mogę. No i kolejny tydzień już ten wzmacniacz na tym stole jest. Nie mogę go skończyć, ponieważ jestem ciągle w rozjazdach. Byłem też kilka razy na dyżurze na sianokosach, na łąkach. Tutaj widzicie parę migawek z tej pracy. No, widoki ładne, ale cóż z tego, skoro trzeba w samochodzie opanować całe zaopatrzenie dla naszych gospodarstw. No i oczywiście jeszcze pilnować tych sianokosów. Ponieważ nie było mnie przez cały czas w domu, a do hotelu zjeżdżałem w okolicach godziny 22 i 23, nie miałem czasu na przygotowanie jakichkolwiek materiałów. Z tego powodu dzisiaj film, w którym będzie mało ilustracji, znaczy mało edytowanych ilustracji, no i temat, który też dotyczy wzmacniaczy lampowych. Mianowicie jest to artykuł pana Martina z amerykańskiego czasopisma Radio Electronics z września z 1958 roku. No jest to spojrzenie na europejskie produkcje z tamtego okresu. Sam tytuł też Amplifier Abroad, czyli zagraniczne wzmacniacze. Do wzmacniacza Golden Ear wrócimy. Mam jeszcze obiecane dla Państwa prototypy. No niestety, jak mówiłem wcześniej, za dużo czasu na ich złożenie nie mam. Stąd też jeszcze są w montażu. Do omówienia tego artykułu także skłoniła mnie pewna aukcja, na której przeczytałem o wzmacniaczu EICO HF86. Wspaniałe brzmienie, bardziej jak set niż PP, czyli Sigle and the Triot niż Pushpull. Prawdziwy amerykański vintage, rzadkość w Europie. Te wzmacniacze mają to coś w dźwięku, czego współczesne klocki już niestety nie mają. No czy w związku z tym w Europie w latach 60. nie było dobrych wzmacniaczy? Czy tylko to jest odosobniona opinia autora tej aukcji? Zobaczmy, jak okiem Amerykanina prezentowały się europejskie wzmacniacze w roku 1958. Swoją drogą za wspomniane EICO z tamtej aukcji w wersji na 110 V nie dałbym żądanej ceny u cytowanego już sprzedawcy. A jak to było na starym kontynencie z tymi wzmacniaczami? Tu królowały pentody, czy znajdziemy też jakąś tetrodę? W tłumaczonym przeze mnie artykule z Radio Electronics autor zachęca do budowy wspomnianych układów. EL84 albo 6BQ5 to niezwykła lampa wyjściowa audio. Była powszechnie używana w latach 60. w Europie i wiele wzmacniaczy hi-fi zostało zaprojektowanych z jej użyciem. 4 opisywane tutaj obwody są typowe dla starannych, sprawdzonych projektów. Podobnie wysokiej mocy i wydajności lampa EL34, czyli 6CA7, była powszechnie dostępna i może stanowić podstawę wysokiej jakości wzmacniaczy dostarczających do 100 W. Opisany obwód został zaprojektowany konserwatywnie i sprawdzony w czasie przez kilka lat. W czasie pisania tego artykułu w USA było dostępnych wiele doskonałych transformatorów wyjściowych, które można było stosować z podanymi w tym artykule obwodami. Pierwszy z nich to wzmacniacz Baxandala, ma on 5 W. Układ ten został opracowany przez P.J. Baxandala, ukazał się w czasopiśmie Wireless World w marcu i kwietniu 1957 roku. Na ekranie możecie zobaczyć skany tego artykułu. W latach 50. i 60. był trend zmierzający w kierunku coraz wyższych mocy wyjściowych, ale zawsze była potrzeba na mały, prosty wzmacniacz zdolny do dostarczenia kilku czystych watów dźwięku. Na rysunku pierwszym przedstawia się obwód takiego wzmacniacza. Używa on tylko 3 lamp i prostownika. Pierwsza połowa ECC81, czyli 12AT7, jest zastosowana jako wzmacniacz napięciowy, a po niej włączona jest druga połowa tej samej lampy o obwodzie odwracacza fazy z obciążeniem podzielonym. To steruje lampy mocy EL84 i to właśnie tutaj wzmacniacz odchodzi od typowej konstrukcji. Przeciwsobna końcówka mocy działa w klasie A bez prądu siatki. Ten układ jest rzadko używany ze względu na bardzo małą wydajność. Oferuje jednak kilka bardzo praktycznych zalet z punktu widzenia zniekształceń i co najważniejsze łatwości projektowania transformatora głośnikowego. Indukcyjności upływu są znacznie mniejsze niż krytyczne. Układ ma wiele interesujących szczegółów, które poprawiają wydajność i stabilność. Po pierwsze, ogólna pętla sprzężenia zwrotnego łączy odczep wyjściowy 2,5 ohma z katodą lampy wejściowej, zapewniając 24 dB sprzężenia zwrotnego. To powoduje, że współczynnik tłumienia wynosi około 20. Zmniejsza widoczną impedancję wewnętrzną do około 0,7 ohma widzianą z wyjścia i poprawia krzywą odpowiedzi. Test fali prostokątnej przy 5 kHz pokazuje tylko niewielkie przerzuty. Sprzężenie bezpośrednie między pierwszą anodą a drugą siatką ECC81 jest kompensowane dla wysokich częstotliwości. 3 obwody RC są podłączone do transformatora wyjściowego. Jeden przez 15-ohmowe uzwojenie wtórne, jeden przez każdą połowę uzwojenia pierwotnego. Lampy wyjściowe są oddzielnie polaryzowane przez niebocznikowane rezystory katodowe. Wprowadza to dodatkowe sprzężenie zwrotne i poprawia liniowość. Rezystory antyparazytowe we wszystkich obwodach sterowania i siatki ekranującej zapobiegają oscylacjom pasożytniczym. Zasilacz jest konwencjonalny i dostarcza 300 V przy 70 mA poboru prądu. Należy zwrócić uwagę na uziemienie sztucznego środkowego odczepu na uzwojeniu żarzenia. Sztuczny, bo zrobiony przez dwa oporniki. Obwód na rysunku pierwszym wymaga sygnału wejściowego 4 V RMS dla mocy wyjściowej 5 W. Czułość można zwiększyć, aby uzyskać taki sam wynik przy zaledwie 1,4 V napięcia wejściowego, podłączając 50 mikrofaradowy kondensator na 25 V do każdego rezystora katodowego lampy wyjściowej i przez niewielką modyfikację pętli sprzężenia zwrotnego. Podłącza się rezystory 180 i 100 ohmów szeregowo między odczepem wyjściowym 2,5 ohma a masą. Rezystor 100 ohmów powinien znajdować się od strony masy. Podłącza się linię sprzężenia zwrotnego do połączenia tych dwóch rezystorów. Omówmy sobie teraz wzmacniacz ATR212. Ma on 10 W. Ten wzmacniacz można prawdopodobnie uznać za znajdujący się na granicy hi-fi, głównie ze względu na mały transformator wyjściowy. Został opisany przez Piraman Tutla Radio w styczniu 1957 roku pod nazwą ATR212. Ten obwód pokazano na rysunku drugim. Zostały użyte 3 lampy i prostownik. Podano na schemacie ważne napięcia. Jedna połowa 12AU7 jest zastosowana jako wzmacniacz napięciowy. Druga połowa pełni funkcję odwracacza fazy i ma równe obciążenie w obwodach anody i katody i steruje parę lamp EL84. Pętla sprzężenia zwrotnego łączy wtórne uzwojenie transformatora wyjściowego z katodą lampy wejściowej przez dzielnik rezystancji. Rezystor polaryzacji drugiej połowy 12AU7 nie jest odsprzęgany. W przypadku pary lamp wyjściowych część rezystancji polaryzacji jest wspólna dla obu lamp, a część ta jest potencjometrem równoważącym stopień wyjściowy. Zasilacz wykorzystuje 6x4 dla zapewnienia 300 V. Pobór prądu wynosi 75 mA i wzrasta do 90 mA przy pełnej mocy 14 W. Może się wydawać, że przekracza to moc namiotową prostownika, jednak w rzeczywistości moc szczytowa będzie osiągana tylko przez krótki czas. Zastosowano 2 filtry w zasilaczu. Jeden z ławikiem dla stopnia wyjściowego i sterownika oraz dodatkowy z rezystorem dla triody wejściowej i siatek ekranujących pary lamp wyjściowych. Zastosowano 15 dB sprzężenia zwrotnego. Przy 14 W całkowite zniekształcenia wynoszą 2%. Nominalna moc wyjściowa wynosi 10 W, maksymalna zaś 14. Następny wzmacniacz był wzmacniaczem też wyprodukowanym we Francji przez firmę Coprim. I był on na obwodzie drukowanym. Zapewniał 10 W, to pokazano na rysunku trzecim. Cała płytka drukowana zawiera 4 lampy i ich powiązane komponenty. Kompletny wzmacniacz uzyskuje się przez dodanie transformatora wyjściowego, zasilacza i regulatora barwy dźwięku. Lampa wejściowa to EF86 albo 6267. Jest używana jako wzmacniacz napięciowy. Po niej znajduje się drugi wzmacniacz częstotliwości audio na 12AX7 i inwerter fazy w obwodzie sprzężonym katodowo. Umożliwia to bezpośrednie sprzężenie między anodą EF86 a siatką wejściową lampy 12AX7, eliminując tłumienie niskiej częstotliwości i przesunięcie fasowe spowodowane zwykłym kondensatorem sprzęgającym. Należy zwrócić uwagę na nieznacznie różne rezystory obciążeniowe w obwodach anodowych 12AX7, to dlatego, żeby skompensować zmniejszone wzmocnienie dolnej triody. Stopień wyjściowy wykorzystuje parę pracujących w klasie AB EL84. Rezystory antyparazytowe są użyte zarówno w obwodach sterujących, jak i obwodach siatki ekranującej. Sprzężenie zwrotne pobrane z wtórnego uzwojenia transformatora wyjściowego jest przyłożone do katody lampy wejściowej przez obwód łączący. Zastosowano też dwa inne obwody kompensacyjne, jeden między anodą lampy wejściowej a zasilaniem B+, a drugi między anodą a siatką odwracacza fazy z uziemioną siatką. Zasilanie jest konwencjonalne i zapewnia silne filtrowanie z dodatkowymi filtrami dla pierwszych dwóch lamp. Dwa 100-ohmowe rezystory w anodach prostownika ograniczają skoki prądu anodowego do bezpiecznej wartości. Pokazano prosty obwód wejściowy. Posiada obwód barwy tonu z oddzielnymi regulatorami basów, sopranów i wzmocnienia. Może być używany jako wejście gramofonowe. Jeśli używany jest przedwzmacniacz, zwykle zawiera on regulatory tonu i głośności. Transformator wyjściowy jest elementem wysokiej jakości, a jego cena została obniżona dzięki pozbyciu się wszystkich fantazyjnych dodatków i przyjęciu prostej, otwartej konstrukcji. Poniżej 100 V przy 50 Hz jego pierwotna indukcyjność jest większa niż 200 Henrów, a indukcyjność upływu wynosi 45 mH. Pierwotna impedancja między anodami wynosi 8000 ohmów. Maksymalna moc 12 W. Dostępne są trzy uzwojenia wtórne. Jedno jest używane jako dodatkowe uzwojenie do sprzężenia zwrotnego. Pozostałe dwa są połączone szeregowo dla impedancji wtórnej 10 ohmów lub równolegle dla impedancji 2,5 ohma. Całkowita wydajność wzmacniacza obciążonego rezystorem 2,5 ohma wynosi pasmo przenoszenia przy plus minus 1 dB to 14 do 40 000 Hz, przy minus 6 dB od 8 do 80 000 Hz, zniekształcenia harmoniczne przy 400 Hz i 10 W to 0,8%, intermodulacyjne w stosunku 4 do 1 częstotliwości 40 i 10 000 Hz przy 10 W to 0,5%. Kolejna francuska firma Radio Saint-Lazare. Radio Saint-Lazare wypuściła na rynek taki komplet wzmacniacza z przedwzmacniaczem i teraz sobie to omówimy. Zestaw ten obejmował wspólny przedwzmacniacz i wybór dwóch podstawowych wzmacniaczy o mocy znamionowej 10 lub 25 W. Przedwzmacniacz RSL1225 to dość wyrafinowana konstrukcja zawierająca 4 lampy. 10-watowy wzmacniacz Symphony II wykorzystuje parę EL84 w stopniu wyjściowym w klasie AB. Mocniejszy i droższy 25-watowy Ponsonic wykorzystuje parę EL34 w stopniu wyjściowym. Te trzy elementy to dość rozbudowane urządzenia o doskonałych parametrach eksploatacyjnych. Rysunek czwarty przedstawia obwód przedwzmacniacza. Zasadniczo zawiera on niskoszubny wejściowy wzmacniacz napięcia EF86 dla wejść niskiego poziomu. Jest on przełączany na wejść o normalnym poziomie. Osobna lampa 12AT7 z przełączanymi obwodami korekcji jest używana dla wejść gramofonowych, a 12AX7 jest zastosowana do regulatora barwy w obwodzie Baxandala i stopnia wyjściowego z wtórnikiem katodowym i są wspólne dla obu wejść. Wzmacniacz niskiego poziomu wejściowego EF86 jest dość konwencjonalny, za wyjątkiem tego, że nie ma polaryzacji katodowej. Zamiast tego w obwodzie siatki zastosowano rezystor o wysokiej wartości, czyli jest to polaryzacja z wybiegiem prądu siatki. Rezystor siatkowy ma wartość 12 megaohmów. Ten układ ma wzmocnienie około 90. Obwód anody EF86 jest podłączony do wejścia poziomu normalnego za pomocą przełącznika wbudowanego w gniazdo. Wspólny potencjometr reguluje wzmocnienie dla obu wejść. Wzmacniacz gramofonowy to podwójna trioda 12AT7. Zapewnia ona wzmocnienie około 70 i zawiera obwody korekcyjne. Obie triody są spolaryzowane przez wybieg prądu siatki przepływający przez rezystory siatkowe o wysokiej wartości. Pierwsza trioda ma pętlę sprzężenia zwrotnego anoda siatka, aby wzmocnić bas. Włączenie kondensatora zapewnia charakterystykę zgodną z płytami 78-obrotowymi, czyli wzmocnienie basu zaczynające się od 500 Hz i dla płyt długogrających, czyli wzmocnienie basu zaczynające się od 1000 Hz. Bardziej wyrafinowany obwód nie jest niezbędny, ponieważ rozpiętość między różnymi charakterystykami nagrania jest mniejsza niż 3 dB. Lepsza kontrola jest konieczna dla sopranów. Uzyskuje się ją przez sześciopozycyjny przełącznik w sprzężeniu między dwiema triodami. Wartości są takie, że tłumienie przy 10 000 Hz wzrasta o 3 dB. W obwodach niskopoziomowych wzmacniaczy w obwodach siatki i anody stosowane są wyłącznie rezystory wysokiej jakości niskoszumowe. Wyjścia tych dwóch stopni, niezależnie regulowane dwoma potencjometrami, są miksowane na siatce wejściowej stopnia barwy tonu 12AX7. Sprzężenie między triodami 12AX7 zawiera oddzielne regulatory basów i sopranów obwodu Baxandala. Zapewnia ono przybliżone 20 dB podbicia lub osłabienia przy 20 i 20 tysiącach Hz. Pewne sprzężenie zwrotne zapewniają niebocznikowane rezystory katodowe dla obu triod. Często odległość między wzmacniaczem a przewzmacniaczem jest dość duża. Łączący ekranowany przewód ma wtedy dużą pojemność, co oczywiście jest szkodliwe dla wysokich częstotliwości. Aby temu zaradzić, wtórnik katodowy EF86 zapewnia wyjście o niskiej impedancji. Teraz macie odpowiedź, dlaczego we wzmacniaczach lampowych czasami giną nam wysokie częstotliwości. Oprócz przewodu ekranowanego przynoszącego sygnał, przedwzmacniacz jest podłączony do wzmacniacza za pomocą kabla wielożyłowego zakończonego standardową wtyczką oktalową. Ten kabel zapewnia zasilanie 6,3 V i stabilizowane 150 V dostarczane z zasilacza wzmacniacza. Przewodzi również napięcie sieciowe do przyłącznika włącz-wyłącz, umożliwiając tym samym zdalne sterowanie wzmacniacza z panelu frontowego przedwzmacniacza. Tutaj na tablicy wrzuciłem Wam charakterystykę przedwzmacniacza, nie będę tego wszystkiego czytał, możecie sobie zatrzymać film i zobaczyć, jak to wyglądało. Jaki jest dopasowany wzmacniacz małej mocy? Omówmy sobie ten 10W. Wykorzystuje on 4 lampy, prostownik i stabilizator napięcia. Jego obwód pokazano na tym rysunku. Wzmacniacz napięcia wyjściowego to niskoszumna lampa EF86 połączona w triodę, która bezpośrednio steruje sprzężonym katodowo odwracaczem fazy 12AX7. Następnie znajduje się para lamp mocy EL84 pracujących w klasie AB. Równowagę stopnia wyjściowego można wyreglować przez potencjometr w obwodzie katody. Obwód wyjściowy jest ultraliniowy. Uzwojenie wtórne transformatora głośnikowego ma wiele uzwojeń, a zwykłe impedancje są łatwo uzyskiwane za pomocą przełącznika. Sprzężenie zwrotne 20 dB jest pobierane z uzwojenia 15-ohmowego i przyłożone do katody lampy wejściowej. Rezystory antyparazytowe są używane w siatkach sterujących i ekranujących stopnia wyjściowego. Zasilacz wykorzystuje standardowy transformator i prostownik średniej mocy. Filtrowanie jest dokładne, a dodatkowe filtry są zastosowane dla dwóch pierwszych lamp. Stabilizator napięcia z lampą neonową zapewnia stabilizowane napięcie B+ o wartości 150 V dla przedwzmacniacza. Uzwojenie żarzenia jest uziemiane przez 50-ohmowy potencjometr ustawiony na minimalne brumienie. W rzeczywistości ramię potencjometru nie jest podłączone do uziemienia, ale do 25V przewodu dodatniego. Ten prosty układ dodatkowo minimalizuje brumienie. Ważne napięcia są pokazane na schemacie, natomiast na tej tablicy widać, jaka jest wydajność tego wzmacniacza. Możecie zatrzymać i przeczytać. Drugi ze wzmacniaczy, ten 25W, można także podłączyć do omówionego już wzmacniacza. Wykorzystuje on 3 lampy, 2 prostowniki i stabilizator napięcia. Na rysunku 6 pokazano jego schemat. Pierwsza trioda 12AX7 jest wzmacniaczem napięciowym. Po niej następuje druga trioda tej samej lampy w obwodzie odwracania fazy z dzielonym obciążeniem. Steruje ona wyjściową parą lamp EL34 zbalansowaną za pomocą potencjometrów w obwodzie katodowym. Obwód wyjściowy jest typu ultraliniowego. Transformator wyjściowy ma 2 uzwojenia wtórne. Mogą być połączone równolegle lub szeregowo i zapewniają impedancję 3,5 i 15 ohmów. Sprzężenie zwrotne jest pobierane z uzwojenia wtórnego transformatora wyjściowego i podawane na katodę lampy wejściowej przez rezystor R. Ten rezystor wynosi 22 kilo dla wyjścia 15-ohmowego i 10 kilo dla wyjścia 3,5-ohmowego. Rezystory antyparazytowe są używane w obwodach sterowania i siatki ekranującej pary wyjściowej oraz w siatce lampy wejściowej. Zasilacz wykorzystuje solidny transformator i 2 prostowniki średniej mocy. Ten układ jest odniesiony do pojedynczego prostownika dużej mocy. Zapewnia dobre filtrowanie, ponieważ B+ sięga 400 V. Pojemność wyjściowa filtra składa się z dwóch kondensatorów połączonych szeregowo dla bezpieczeństwa. Lampa stabilizatora napięcia zapewnia stabilizowane napięcie 150 V dla przedwzmacniacza. Na tej tablicy widzicie dane tego wzmacniacza. Tutaj ten projekt jest bardzo konserwatywny. Na przykład napięcie na anodach EL34 wynosi tylko 380 V. Na tym zdjęciu widać okablowanie pod obudową. Jego wygląd jest podobny do wzmacniacza 10W z tą różnicą, że jest większy i znacznie cięższy ze względu na duży transformator zasilający, no i dławik filtra. Lampy europejskie używane w tych wzmacniaczach są łatwo dostępne w USA, na przykład sprzedawane były przez Amperex. Podobnie wiele doskonałych transformatorów wyjściowych dla EL84 i EL34, zarówno standardowych, jak i ultraliniowych, było wtedy dostępnych u wielu amerykańskich producentów. I teraz sami możecie zobaczyć, że to, co tutaj w tym artykule zostało napisane i pokazane na tych schematach, możemy dzisiaj zobaczyć na projektach czy tam kitach do samodzielnego montażu różnych firm. Od tamtych czasów w podstawowych wzmacniaczach HiFi średniej jakości wiele się nie zmieniło. Możecie jeszcze raz sobie obejrzeć skany z artykułu z Wireless World i tego radiowego francuskiego magazynu. Dla mnie R po francusku powiedzieć jest prawie niemożliwe. Dlatego ta moja wymowa taka trochę dziwna jest. Oczywiście dzisiaj użyjemy współczesnych nam transformatorów głośnikowych, także zasilaczy, nawet i krzemowych, żeby poprawić wydajność takich wzmacniaczy. Kiedy pojawi się następny film, trudno mi powiedzieć ze względu na moje obowiązki służbowe. Może wreszcie uda się złożyć obiecany OTL, czy inny wzmacniacz, który wam już też obiecałem. To wszystko w tym filmie. Do zobaczenia następnym razem.